Cześć, witam Cię. Dzisiaj robię sobie sałatkę, więc tak sobie pomyślałam, że nakręcę dla Was filmik, a co wkładam do tej sałatki, bo tak naprawdę zrobiłam troszeczkę miks, bo chcę dodać morele. No, więc jak jesteś zainteresowany, zapraszam Cię do oglądania. Ok, zaczynając, mam tutaj zieleninę. Więc zacznę od pokrojenia szczypiorku. No tutaj niestety w Londynie ten szczypiorek jest taki dosyć, słuchajcie, spory. Ja lubię małe, bo powiedzmy, że jest mniejsza szansa, że jest modyfikowany, nie? Tak, w cudzysłowie. No i słuchajcie, kroję. Białą część zostawię. Czasem daję do jakichś sosów, jak zmiksowuję, więc zawsze się tam przyda, nigdy się nie zmarnuje. Ok. Kolejną co dodaję pietruszkę. Uwielbiam pietruszkę, w szczególności w wiosnę. Tak pachnie, więc naprawdę jest spoko. Bardzo dobre źródło witaminy C, jeżeli ktoś ma problemy z drogami moczowymi również. A ostatnio, słuchajcie, nawet wyczytałam, że witamina C, no bo jako zioło, po prostu taką książkę czytałam, że były zioła wyszczególnione, a działa przeciwgorączkowo, więc nawet nie wiedziałam o tym. Więc dodaję do swojej sałatki, uwielbiam ją. Jak mam możliwość robienia również soków, to też uwielbiam. Ok, teraz dodaję kawałek ogórka świeżego. Tutaj mam ogórek organiczny, więc dodam go z pestkami i ze skórą, bo jeżeli jest nieorganiczny, zazwyczaj go obieram. I w mojej sałatce chciałam sobie go pokroić na kostkę, więc tak. Taka resztka mi została. Śmieci, Boże. Więc jeżeli natomiast chodziło o ogórek, również, słuchajcie, super nawadnia organizm. Więc jeżeli, słuchajcie, macie duże pragnienie albo jest po prostu lato i jest upał, super gasi pragnienie, bo naprawdę działa silnie, tak nawadniająco. Więc ja lubię sobie robić czasem takie soki po prostu, dodawać soki do ogół, jako dodatek, tak, do moich soków. Ok, kolejna co, mam rzodkiewkę. W sumie sezon rzodkiewkowy się kończy, ale jeszcze tutaj widzę, że widnieje u nas dosyć sporo ładnej rzodkiewki. Więc tutaj o tyle fajnie jest w Anglii, słuchajcie, że ja myślałam, że nie znajdę tutaj fajnych sklepów, jeżeli chodzi o warzywa i owoce. Natomiast wcale tak nie jest. Tak się składa, że właśnie pod nami, na dole, my mieszkamy, tak można powiedzieć, na drugim piętrze, jest sklep całodobowy, 7 dni w tygodniu. I słuchajcie, fajnie zaopatrzony jak warzywniak, więc lubię z niego korzystać, bo nie zawsze wszystko kupuję organiczne. Uważam, że jeżeli coś wygląda fajnie i jest sezonowe, to wcale nie kupuję wszystkiego organicznego. No a tutaj czytam, że rzodkiewka, no po prostu wszystko ma, co bym potrzebowała. Kiedyś wysłałam nawet, słuchajcie, Pawła po syrop z agawy organiczny, bo tak sobie po prostu umyśliłam. Chyba wtedy robiłam kakao surowe.
A normalnie miał, więc dużo też polskich produktów, piwa, więc dużo zauważyłam osób przechodzi właśnie do tego sklepu, więc to nieprawda, więc dużo małych sklepów właśnie często takie narodowości jak, nie wiem, chyba z krajów arabskich i naprawdę fajnie wyglądają te sklepy, więc one są dobrze zaopatrzone. Okej, okay, teraz do mojej sałatki dodam pomidora, z tym, że pomidor obiorę ze skórki. Jeżeli mam organiczny, jem organiczny. Jeżeli mam małe, takie skrzaczka, to w sumie zależy. W tym momencie chcę go obrać. No, więc tak naprawdę tutaj o awokado ma, różne tropikalne owoce, więc ja jestem zadowolona. Jeżeli chodzi o duże sklepy tutaj w Londynie, to słuchajcie, to faktycznie to Tesco jest, tak? Tesco i one nie wygląda tak jak w Polsce, tylko dobrze jest, ja mówię tu o warzywach i owocach, tak? Bo na inne rzeczy ja głównie warzywa i owoce. Więc on jest naprawdę fajnie zaopatrzony. Nie każdy, ale jest ich tutaj sporo, dosyć dużo. I słuchajcie, jest duży wybór organicznych rzeczy. Więc to nie to, co u nas w Polsce, to Tesco, które zazwyczaj nie cieszy się popularnością. Ale tutaj no wszystko od buraków, od szparagów, od czy od jakichś brokułów, czy pomidorów, czy owoców. Naprawdę można znaleźć dużo organicznych rzeczy. Czy ten ogórek. Na przykład podam Wam cenę. Ogórek organiczny z Tesco tutaj kosztuje funt chyba 15 albo funt. A nieorganiczny kosztuje 70 tych... zapomniałam, jak się to nazywa, no tych mniejszych pieniążków, prawda? Więc nie masz takiej diametralnej różnicy. Natomiast jeżeli byłam w Organic Planet albo w Whole Foodsie, to też w Whole Foods to jest praktycznie chyba sklep, który jest ze Stanów. I on ma duże też właśnie, bym powiedziała, takie dobrze jest zaopatrzony, jeżeli chodzi w organiczne produkty. Z tym, że słuchajcie, organiczny ogórek kosztował funt 75, nie? Wiem, że organiczny nie równa się organiczny, bo to już sama można powiedzieć, słuchajcie, muszę jeszcze po... A więc wracając do tego, że... organiczne produkty nie równają się organiczne. Co mam na myśli smakowo? Nie wiem, jakby, no jakościowo nie powinny się chyba różnić. Natomiast widzę różnice. Na przykład widzę różnice w daktylach i o dziwo daktyle, które w Tesco są. No i wracając do pomidorka, przepraszam, że Wam tutaj tak mieszam, ale też go postaram się w kostkę pokroić. Więc wracając do tych daktyli, więc daktyle w Tesco kosztują mnie, słuchajcie, no nie jest wprawdzie ich dużo, kosztują 2,5 funta i słuchajcie, smakują bardzo dobrze organiczne. A organiczne, tak jak mówię, też kupiłam kiedyś w Organic Planet, prawda? I słuchajcie, były droższe i naprawdę mi nie smakowały. Wiem, że no, więc byłam zdziwiona, więc czasem Tesco, warto jeździć do Tesco, bym powiedziała. Okej. Okay. No tak, no słuchajcie, teraz mamy dziwną pogodę, bo jeszcze takiej nie widziałam. Wprawdzie w Meksyku doświadczyłam, jak i w Utah, a doświadczyłam bardzo zmiany temperatury. Natomiast tutaj w Londynie na razie w tym w maju obserwuję, rano wstaję, słońce świeci, poszłam biegać.
przychodzę, pada, słońce świeci, pada i potrafi się tak 5-7 razy zmieniać temperatura, może nie aż o tyle, ale ten, no wahania tak między 5 stopniami jest, ale między deszczem a słońcem, a później wychodzi normalnie tęcza, więc to jest takie. Okej, teraz dodam awokado. Awokado, ja lubię wybierać takie troszeczkę twardsze, żebym mogła sobie pokroić, więc one, ja czuję w ręku, że one mięknieje. Oczywiście najlepsze awokado to jest w Meksyku. Natomiast tutaj, tak jak wspominam, ten Arab na dole ma super, my tak mówimy, Arab, ma bardzo jakościowo okej, jeżeli chodzi o, no nie zdarzyło mi się raczej, żeby awokado było, w położkę muszę iść, więc chwileczkę. Żeby było jakieś nie tak, więc oni dużo importują rzeczy nawet z Ameryki i wydaje mi się, no Londyn, słuchajcie, nie widziałam jeszcze takiego miejsca tak dobrze zaopatrzonego, jeżeli chodzi w takie jakieś produkty międzynarodowe, czy owoce, czy warzywa, to pewnie jeżeli przyopatrzycie się na ciuchy i też kroję w kostkę awokado, bo tak sobie wymyśliłam. No więc, więc naprawdę to jestem glad, że tak tutaj jest. Więc słuchajcie, odkąd zaczęłam jeść na raw, załóżmy te 80-95% w zależności od dnia, bo tutaj będę też dodawała na przykład oliwki, które nie są organiczne. Więc ja się aż tak strasznie nie spinam, więc staram się zachować jakby taki spokój głowy, bo to jest najważniejsze, jeżeli chcecie przejść na dobrą dietę. I wydaje mi się, że to mnie uwolniło, bo jak 2 lata wcześniej byłam na weganizmie, troszeczkę spinałam się i dosyć chyba sporo, jak sobie po prostu przeanalizowałam. I to doprowadza do takiego, wiecie, takiej nerwicy wręcz. Więc warto, jeżeli, ja myślę, że to między 80-95% w zależności od dnia, jeżeli to robicie, czyli jecie na surowo, jecie warzywa, owoce głównie, tłuszcze, które pobieracie oczywiście z awokado, z później z nasion hemp seeds, czyli z konopi, które są właśnie bogate w pozytywne tłuszcze dla Twojego organizmu, jak i również siemię lniane, które też jest niesamowite. Oczywiście najlepiej trzeba kupować w ziarnach i sobie samą mielić, bo one szybko się utleniają. Później ważne też, żeby chia seeds spożywać, więc wydaje mi się, że tak no trzeba najpierw to wejść w tą dietę, żeby po prostu poczuć to. Okej, dobra. Teraz słuchajcie, pokroję morelki sobie. Więc pokroję sobie 4 morele, bo miał nawet, słuchajcie, fajne na dole, ale widzę, że już jedna mi zmiękła. No więc, widzicie, nie jest taka jędrna. Więc ja tak naprawdę, jak kupując, powiem Wam, owoce, które są, które się szybko psują, ja się cieszę. Ja się cieszę z tego powodu, że jakąś tą mam świadomość, że one, powiedzmy, są mniej faszerowane niż inne, bo ja pamiętam, jak było w Stanach, kiedy zostawiłam pomidora, nie mogłam w to uwierzyć miesiąc, słuchajcie, on, nic się z nim nie stało, nic i nic, no i ja nie wiem, czy on nawet chyba organiczny był, więc moim zdaniem ja wolę sobie kupić warzywa w Biedronce, oczywiście jeśli porównaj Stany do Polski,
niż kupować w Stanach organicznych, więc naprawdę tak to jest. No ale gdzie jestem, muszę się dostosować do tego, bo też postaram się tak w kostkę pokroić. Bo słuchajcie, później tworzą się również też takie, jak podróżujecie i chcecie iść zdrowo i mówicie, że się nie da, albo lecicie samolotem i że się nie da. Nie, wcale nieprawda, bo ja już wypróbowałam nieraz, jeżeli chodzi na pewno o Unię Europejską, też do Stanów czy do Meksyku, jak leciałam, można spokojnie zabierać owoce, więc ja kiedyś zabrałam całe opakowanie kiwi, bananów, nikt ci tego nie po prostu nie wyrzuci, więc i zawsze na lotnisku warzywa i owoce, czy jabłka, czy banany zawsze się znajdą, więc to nie jest po prostu tak, że się tego nie da i że jest trudno, wręcz przeciwnie, jest łatwiej, macie więcej czasu, bo tu teraz przyszykowuję sałatkę, ale tak naprawdę na śniadanie czasem, jak byłam wtedy na angielskim, nie robiłam sałatki, bo nie chciałam się rano wstawać. Brałam awokado, brałam sałatę, brałam warzywa i po prostu je chrupałam w rękach. Więc da się, naprawdę się da. Okej, okay. Ja jeszcze do mojej sałatki dodam sobie shiitake. Mam organiczne takie shiitake. Znalazłam je w Whole Foodsie, tutaj w Londynie. No i moczyłam je w ciepłej wodzie gdzieś 2 godziny. Bardzo ładnie pachną, ja uwielbiam grzyby. I tak sobie je odetnę. Chyba powinny się dłużej moczyć. No ale jestem głodna, więc nic się nie stanie. Tak, powinnam chyba je dłużej na pewno moczyć. I tą końcówkę w zasadzie... Ups! Tą nóżkę wycinam, bo ona jest naprawdę twarda, ale jak poleżałoby Wam tak z no dłużej po prostu niż te 30 minut. Słuchajcie, w tym Organic Planner albo w Whole Foodsie mogę glony właśnie kiedyś Wam pokażę. Glony surowe mam, ja jestem po prostu tak szczęśliwa, więc jeżeli ktoś mówi mi, tylko tak, jeżeli ludzie faktycznie może szukają na biało zdrowego, jeżeli można go znaleźć, jakieś jajka, jakieś mięso czy coś, mówią, że tutaj jest biednie i że tu jak, no nie, no ja tak jak mówię, ja jeszcze takiego dobrego jedzenia nie miałam, to jest jednak Europa, tutaj, tutaj sprowadzają wszystko, więc to jest naprawdę fajne, można wszystko znaleźć. Wiele. Ostatnio chyba jadłam nawet taki egzotyczny owoc, nie pamiętam się, guana jaba, coś takiego się nazywa, którego uwielbiam i po prostu mam tutaj rzut beretem, więc mogę w każdej chwili sobie go kupić na straganiku, więc ja jestem z tego powodu zadowolona. Więc tak, no i kroję w takie podłużne, staram się, nie mogę zbytnio pokroić, bo dużo tego tutaj nie miałam, bo resztka mi została. Okej, okay, teraz sobie jeszcze oliwki dodam, bo już kończę prawie. Więc tak, to nie jest tak, że jak ja mówię, jednego dnia się je to, drugiego to, czasem mam takiego napała, wiele osób też mówi, jak mi po prostu smakuje, bo wczoraj podobną sałatkę jadłam, kroję tak, można powiedzieć, na pół. I tak naprawdę to nie wymaga, bo jeżeli jecie tradycyjnie, czyli jecie tam mięso, jecie jajka, jecie różne rzeczy, jecie, nie wiem, obiady, to wymaga faktycznie dużego, bo przecież robiłam to i wiem. Słuchajcie, teraz jeszcze sobie dodam, bo mam resztkę. Pimienta biokinho. Nie wiem, jak się czyta to. Vermelha. Nie wiem, jak się to czyta dokładnie, ale słuchajcie, pokażę Wam z bliska. Więc to są takie małe papryczki, które dostaliśmy od Brazylijczyków, których zaprosiłam tu. Normalnie mnie to tak smakuje.
wyglądają takie maciupe, a bardzo takie słodko-ostrawe, więc naprawdę są bardzo dobre. Oni gdzieś tutaj to kupili, więc dopytam Alisie. Alisie? Chyba Alisie albo Aneta. Jakieś takie podobne imię miała. Okej, co jeszcze? Dodaję rukolki. I teraz sobie po prostu wszystko pomieszam, więc wyszła mi taka spora micha tego mojego jedzonka. Więc pachnie naprawdę tak wiosną, więc uwielbiam takie sałatki. Okej. Wiecie, co jeszcze dodaję? Ostatnio kupiliśmy taką organiczną oliwę z chili. Taką. Fajna jest, naprawdę fajna, bo daje niewiele. I, no, a ja lubię czasem ostro, po Meksyku mi trochę zostało. No i czuć tą pikanterię. Więc na pewno fajnie jest. I jeszcze dodam sobie trochę soku z cytryny. Tym razem nie dodaję żadnych przypraw. Tak jak mówię, dodaję ostrą oliwę. Sałatka się, słuchajcie, prezentuje w ten sposób, więc wygląda super. No popatrzcie, nie? No super. Kolorowa rzodkiewka, grzyby, awokado, aż mi ślinka cieknie, więc próbuję. Pyszna. No, naprawdę polecam Wam robić chociaż raz dziennie jakąś sałatkę, o kurczę, czyli, bo naprawdę to jest bomba witaminowa. I no po prostu aż nie wiem, co powiedzieć, bo takie dobre. Więc serdecznie Was żegnam i widzimy się w kolejnym filmiku. Cześć!